Dziękuję ci za subskrypcję. 8 miesięcy z rzędu, Jezu. Sztuczka dla ciebie. Poczekaj. Nie sztuczka. Pokażę wam coś z tej okazji. Tak, pokażę wam swój rysunek, który dzisiaj zrobiłem. Patrzcie. Najpierw wam pokażę oryginalne zdjęcie. Takie jest oryginalne zdjęcie. O kurde. Takie oryginalne zdjęcie. To jest mój pies. Widzisz to? Ale on popękany jak twoja stara. Nie, te żarty są tak gówniane. Ale nieważne, tak. Pies, widzisz? I teraz pokażę ci, co narysowałem dzisiaj. Taki rysuneczek ja narysowałem na podstawie tego zdjęcia. Mam nadzieję, że się spodoba. Jak nie, to ci taką bułę wypieprzy na japę. A widzisz? To mój rysunek taki, wiesz, bajkowy. Jak ci się nie podoba, proszę, doceń to. To jest specjal. Proszę cię, doceń to, napisz pokczamp albo serce na czacie dla psa mojego i mnie, bo się starałem dla was. Także to tyle. Także dziękuję wam oczywiście. No, także dzięki tobie, Pablos. Ej, poczekaj, coś się popsuło, bo last sub nie jesteś ty? Chyba, że Deponton dał suba i się jeszcze nie wyświetlił. Możliwe. Powiem wam tak, że ten day's challenge na Turcji, może nie ten day's challenge, ale nie wiem, czy pod koniec sezonu, tu już tak pod sam koniec, nie przypieprzymy na Turcji czegoś. Także taka mała zapowiedź, teaser tak zwany. Jeżeli na to czekasz, to napisz czekam. Luj, muszę to pokazać. Nie, poczekajcie. To jest zbyt piękne. Muszę wam to. A pokażę. Chodzisz na ten kanał. Kanały. Polecane kanały Spartiatix. Jezu. Dziękuję, Steve. Nie wiem, czemu masz też Martina Stankiewicza, ale luj. Jutro mam luźne lekcje, moi rodzice są spoko, więc nie idę. Ty to masz farto, że masz spoko rodziców. Poznałem wczoraj jakiś gości i typiary na Pradze ze swoim współlokatorem. Okazało się, że to nasi sąsiedzi i że są homo. Sympatyczni bardzo. Czy jak uważam ich za spoko mordy, to ma wpływ na orientację? To jest takie pytanie, jak wiesz, powiedzmy Murzyn. Murzyn cię okradł, jakiś jeden. On ma na imię, powiedzmy, Gustaw. Ty nie lubisz tego Gustawa? To czy jesteś rasistą? No bo był czarny, że cię okradł, tak? Nie, po prostu nie lubisz Gustawa. Lubisz koleżków, ale co ma wspólnego z tym orientacja? A co ja pieprzę w ogóle za mądrze? Tak, jesteś gejem. Także nie stój tyłem. Ha, nie stój jednak. No i wbiję jeszcze na cenę pod filmem. Na Twitchu. Subaj, dzwoneczek, tara, siema. Zostaw. Klama! Elo. Kurde. Kurde, no co jest? Nie wiem, oni czasem tak przeżywają jakoś tak, o, że to jest, nie wiem, głupia jest ta gra, powiem tak. Kurde, to nic nie zadaje teraz. Ty, no wyszedłem na zero prawie. W sumie tak, na zero wyszedłem. A, Mignite to za chwilę. Co? Ja pierdzielę, no przecież dostał z E! Aluj! Idę do ciebie! Dobrze było! Zostawiłem cię tylko dlatego, żebyś ten... Nie przejmuj się. Luj, stał śmieciu, nienawidzę Talona, zawsze chce wypieprzy, kiedy chce. W przechodzi przez... Aha, W przechodzi, no to tak samo jak czy... A, W przechodzi... Ja myślałem, że nie. Kurde, dobre. Dzięki, że mi podpowiedziałeś, bo nawet jestem głupi taki, że nie wiedziałem. Ty, mam plan. Ale planik. No i kożuch na łeb poleciał gościowi, od razu nie wiedział, co się dzieje. Piękne, piękne. No tu wardę może. Za szybko. Umrze chyba. Proszę cię. Nie denerwuj mnie! Ja pierdzielę, luj. Nic się nie stało. O! Ej, nice tam nami. Luj, padłem, ja pierdzielę. Dlatego się nie spodziewałem, powiem wam tak. Zapomniałbym, wiesz, no trochę się nie streamuje. Jezus,
co? Prędzej uwierzysz w napalone mamuśki niż to, że wygram. O! Nice! Ścinty! No umrzej! O kurde, jak przypieprzyłem tam! Ciekawe, ile HP zostało. Widziałeś to? Ale wyszło. O kurde. Nie no, gdzie on się podział niby? Jak mi się ten nowy S podoba, mało się różni, tylko to W. A czy ogólnie jest słabszy, jeżeli chodzi o samo Q? Wydaje mi się, że jest słabszy to Q. Nie wiem, wcześniej wygląda. Proszę, zostaw mnie. Tak, widzisz, mówiłem, że jest słabszy, normalnie bym zabił. O, siema. Za pół HP w ogóle! Za pół HP mu przypieprzyłem! W tej minucie! Zabijesz, zabijesz. No, muzyczka dobra. Do tego, co tu się stało? Sad story, Riven. Dobra, trzeba to powiem to. Jak zawsze smutna rzecz, no ale powiem. Poczekaj chwilkę. Mogę opowiadać. Co chciałem powiedzieć? Nie no, poczekajcie, bo się ten moment popsuł przez to, co zrobiłem. Ja pierdzielę. No i w dupę z tym wszystkim! Już nie będzie. No i co mam teraz zrobić, skoro mam dobry humor to po tym, co zrobiłem? Dobra, skipnij to foka, bo już nie mogę. Za duża presja. Jak będzie jeszcze... Będzie smutna muzyczka jeszcze w Song Requestie, to opowiem coś smutnego, tak? Ze swojego życia. Na przykład też, że spotkałem twojego starego wczoraj napijeprzonego tak pod żabką, że Jezus Maria, to była tragedia, rozumiesz to? Ale przynajmniej go okradłem. No kurde, zdechniesz? Nie mogę go trafić. O Jezu. To trafić go nie mogłem tym. Przeżył? On żyje jeszcze? Ty, on żyje tam jeszcze? Ten patafil społeczny? Ja pierdzielę, no nie! Luj. Śmieciu, ty wypieprzony w kakałko, tak o... Nie ma zabawy ze mną, już raz mnie złapałeś na tą technikę, ale pamiętaj. Dwa razy na to samo nie dam się złapać. Ja pierdzielę, jaki pokaz cyrkowy to był. Boże, pikołek na klatę. Ale bym czat kogoś przypieprzył kożuchem od mleka. I chyba zaraz pójdę zagotować, bo to nawet nie ma sensu. Nie wiem, powiedzmy tak, z ich teamu tego Gragasa frajera. Ale tylko, że to chyba ze 100 litrów trzeba by nagotować, żeby taki kożuch mieć. Bańkę go, bańkę! Pu! Pu miało być! Ja pierdzielę, nie! Przepraszam, czadno. Wymsknęło mi się. Dziękuję ci za wszystko, mój brodaczu. Jestem z ciebie dumny. Z łezką w oku wspominam czasy, jak spierdalałem z przyrki tylko po to, by móc cię oglądać. Wierzę w ciebie i mam nadzieję, że naziści nie zrobią z ciebie mydła. Jebać widzę w tylko łódzki KS. Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy nie dostanę bana dzięki tobie, ale no. Dziękuję bardzo oczywiście za tą dotację. Ja pierdzielę, co? Widziałeś tą bombę? W Gragasa? Gościu taki gruby, a dostał skleję taką, że się prawie wypieprzył na hita. Ty, powiem ci, że czujesz. Ja już to czuję, nie wiem jak ty, ale... Interesuje mnie nic, tylko jak kurde to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić.
Przepraszam, brodaczu, nie będę już tak się niestosownie wysławiał, love. Dziękuję ci bardzo, Sigi, nic się nie stało, oczywiście za 10 dolarów, gościu, ty. Nie, ale dziękuję oczywiście, dziękuję. Tam cię naklepał. Ile masz HP? Ty jesteś śmieciem po prostu, patafilu. Kurde, w dupę, 20 FPS-ów gameplay. Za 1300! Nice! Jezu! Jak go uratowałem, czat! Nie no, teamplay jak jest w tej gierce, jest teamplay w tej grze. Dobra, dawaj, cofamy. Jak dawno temu przeszczepiłem sobie łoniaki do twarzy? No to było wtedy, kiedy twój stary wyszedł po mleko 13 lat temu i nadal jeszcze nie wrócił. To zapamiętałem właśnie dzięki temu, także no, podziękuj tacie, że mam fajną datę w kalendarzu podpisaną. Co ja mówię? Przepraszam cię oczywiście. A właśnie, Boże, grupę miałem pokazać, bo ludzie wstawili, lekko mówiąc, gówno i chciałem, specjalnie tego nie zbanowałem, żeby to były jakby przykłady, czego nie wstawiać na grupę. Widzisz coś takiego i się zastanawiasz, co się dzieje. Jeden pomyśli sztuka, no ale drugi pomyśli, że nie. No nie wiem, co mam powiedzieć. Chroma z Party ATX. No, także specjalnie to zostawiłem. Tutaj widziałem, że piszecie, że gówno i tak dalej, żeby to usunąć. Specjalnie tego nie usunąłem, bo ludzie, doceniam, robicie fajne rzeczy. Znaczy nie to, tak? Ale robicie rzeczy na grupkę. Zrobiłem ostatnio film na YouTube o grupce, fajnie. Tylko, powiem ci tak, no jeżeli wrzucisz coś do gimpa i powiedzmy nasycenie barw zmienisz, to nie jesteś artystą. Tylko jesteś sadystą, że musimy to oglądać. Także nie róbcie tak. Ale nie zbanuję cię. Zostawiłem to po to, żebyś był przykładem. Ale nie przejmuj się, Darek. Następne będzie lepsze. Fajnie zebrało lajki. Spoko, nie? Tylko niektórzy tam zauważyli w komentarzach, ale co to ma wspólnego z grupą? To nie jest grupa brodaci też grają w LOLa i nie mam dekoltu do pępka. To są farmerzy z Party ATX-a i to nie ma nic wspólnego z tą grupą, mordo. Chociaż bardzo ładne, ale usunę. Mimo, że ludziom się podoba i tak dalej, to nie ma sensu. Wstaw to sobie na Spartanie Kasahary, czy jak to się nazywa, ta cudowna grupa i będziesz miał więcej lajków. I niedługo napiszę post, od razu wam teraz mówię o tym, że pisanie na tej grupie, ciągle to usuwam, nie chce mi się postu napisać, powiem wam. Pisanie na tej grupie... Siema, jakaś postać dobra na dżunglę teraz, albo jak wyjść z do Golda, albo kto tam jakieś Odyseje gra, No nie. Ja wiem, że z Party ATX to ja, farmerzy z Party ATX-a, ale to nie jest Spartanie Kasahary, to jest farmerzy. Rozumiesz? A jak chcesz tak pisać, to pamiętnik załóż i pisz tam. Także o, i tu fajny ktoś zrobił akurat porównanie, czy wolicie brodatego z Party ATX-a, czy tego, kurde, ile tu białego tego, co ty to wpańcie? Co, nie odchodźmy od tematu. Ja wolę brodatego chyba, ale to jak wy wolicie. Czekaj, kto do mnie napisał? To jest szczaw? Aaaa, ta emotka znaczy spadaj szczawiu, tak jak... Dobra, poczekajcie, najpierw pokażę dla przypomnienia. Spadaj szczawiu, gnoju jakieś. Tak, i została stworzona emotka, która... z góry spada szczaw. Piękne, piękne, naprawdę doceniam. Taka emotka, Boże, żyję dla nich. Dziękuję ci oczywiście, że to zrobiłeś. Kacper, dziękuję bardzo. Skoro trafiliście na ten materiał, to zapewne w jakiś sposób jaracie się streamingiem. Część z was może już teraz prowadzi własne live, część z was może będzie prowadziła transmisję w przyszłości, a część z was może po prostu ogląda w ogóle... streamy i... Ale on dziwnie wygląda w tych okularach. Zastanawia się, z jakich akcesoriów korzystają streamerzy. Ten odcinek skierowany jest do was wszystkich. Streamingiem zajmuje się od ponad 6 lat, z czego 3 lub 4 lata profesjonalnie. I właśnie dlatego w tym miejscu mogę śmiało postawić się w roli eksperta. Co to znaczy profesjonalnie? Czym się różni profesjonalny streamer od nieprofesjonalnego? Wiesz, ja jestem profesjonalnym streamerem, czy jestem nieprofesjonalny? Mikrofon. Dobry gadżet. Panele akustyczne. Oprócz tego, że fajnie, to mi się przydałoby, nie? Jak Dremorda. Realnie to wyjdzie ciemno, a ja mam zapalone przed sobą. Ja nie mam żadnych softboxów. Jeden tu, drugi tu. Sobie lampę. W mojej ocenie... Kurde, ja mam lepszą lampę, tak. To nie mam żadnego softboxa. Za jak ładnie to wygląda.
Ty, no ja mam profesjonalną chatę po prostu. Ty, że ja mam taką lampę, co mnie tak ładnie odświetla, to znaczy, że jestem profesjonalny, czy nie? Się zastanawiam. Chyba ta. A fajnie to nawet wygląda lepiej. Co daje taki efekt, że mamy podkrążone oczy, prześwietlone włosy, to światło często rozkłada się nierównomiernie na twarzy i wygląda to bardzo, bardzo źle. Ja mam dobrze. Często też te żarówki są koloru ciepłego. Zgaś światło? No zgaś, ale będzie nadal dobrze, zobaczysz. Patrz na to, nie? Taki, wiesz, nie muszę wydać 1000 zł na efekt, bo zobacz. Witam. To ja. Wyłoniłem się z ciemności, żeby zrobić dla was streama. Ty, konkretny efekt, zobacz to. Takie ręce, nie? Mogę dla was taki teatr robić. Dobra, udawajcie, że mnie nie widać, dobra? Idą łapy starego po ciebie do szkoły. Łapy starego. Fajne, nie? I za darmo, nie 1000 zł. Ale widzisz, no, powiesz sobie 6 lat profesjonalista, czy tam 70 lat, a mu się monitory, czy tam softboxy odbijają w okularach, także no, jak na 6-letniego profesjonalnego streamera, youtubera, no jednak akurat wpadka, no to tak, nie wiem, czy takie kardynalne, poważne błędy robiąc można dawać rady, nie? Według mnie nie. Postaram się dla was. Wypieprzę takiego jumbo na tym topie jeanem. Kurda, się obsrałem. Jest tak blisko. Umarłem. Odfleszował to. Sorry. Ale mam ciężką rękę jakoś. No nie mów tak! To jest popieprzony, będziesz tak robił teraz? Ja pierdzielę w dupę! To w dupę było. Widziałeś to? No i pół HP nie ma prawie, tak? Spoko wyszło. Yo! Luis. Kurde, 2 kile tu zaliczyłem. Wiesz? Przemyślane, o la 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 ty. Nice. Jezu. No jak ty nie... Trafiłem go. Co tu się dzieje? Dawaj! Boże, czat, jak tu jest dobra gierka! 5 kill już mam! No powiem wam, że dobrze, to jest dobrze. Mówiłem, że to zadziała. No i teraz to już jest przyjemna giereczka, tylko wiesz, zbierasz sobie co twoje i do przodu. Co? No naprawdę, czat, naprawdę, jest takie elo już mam na swoich rankedach, że mogę grać jak na Turcji w brązie. Naprawdę, cudowne. Trafiłem go? Nie. A wukong idzie. Kurde, jakiego napieprzam, ty. A, to nie ty. A już myślałem, że drugi raz oszukał. Dobra, już się niczego nie boję. Luj, ale i tak dobrze wyszło, chociaż zgarnęli ze mnie w luj hajs. No nie ma. Kurde, nawet go nie zauważyłem. Kurde, no Twitch!
Ja pi... Dobrze! To mój widz go zabił! Nie! Muszę do Splayda też polecieć. O nie, mów, że on przeżył. Aluj. No nie wiem, no wzięliśmy inhibitor, ale po co my się napieprzaliśmy, to ja nie wiem. Naprawdę, to jest poziom takiego gówna ta gra. Troll? Nie no, wzięliśmy inhibitor, więc plus. Luj, więcej nie zrobię. Przyciągnij, no przyciągnij te klocki! Jezus Maria, mogłeś chyba Twitcha zabić. Nice! Boże, panowie! Kurde, abym wypieprzył trzech, jakbym to dobrze zagrał. No i co, za 700 mu przypieprzyłem, on żyje? Nawet pół HP nie miał. Luis z tobą, śmieciu. Awków najlepiej się napieprza, bo ci nie odda. Tak, a nie jakiś Nerwarian honorowy gracz. To jest gra komputerowa, rozumiesz to? Tak, pamiętajcie. No nie! Ja pierdzielę, jak? No powiedz mi. Dawaj tym Xenem normalnie w tego Echo. Dawaj, dawaj. Dawaj tu. Co ty, pod AP jesteś tym? Kurde, co tu się dzieje? Dobrze, Boże! Udało się nam coś. Jezu, lecz się, Kamil! Dobrze. A nie, zabili Twitcha! Jezu, biegnę po tego inhibitora szybko! Dobra, biegniemy po inhiba! No nie! A już miałem tego zasranego Infernala, Boże. Dobrze, znaczy Infernala tego. Jak on się w dupę nazywa, wiesz o kogo chodzi. Postaw Warda, Warda postaw! Po co ty to bijesz? Jesteś upośledzony? Jak mogę być ciszej, jak coś, wiesz, gra. Gra to jest prawdziwe życie. Ja powinienem Last Whispera polecieć? Jezus! Wygraliśmy grę. Koniec. To jest wygrana, rozumiesz to? Boże, to jest wygrana. Nie wiem, czemu on się dał zabić, ale... Jezus, Xin. Pykę ci zabrał na Shora? Kurde, w dupę z tą grą! Nie mogę! Dobrze, mój człowiek zabił. Chat, to jest naprawdę skupienie... Gdzie idziesz tą Zoe? Bota, idziemy? Twitcha. Rozumiesz, że... Przez przypadek zabiłem Twitcha pułapką? Dawaj, doskok! Jezus Maria, wsad! Nowy skin do Ziggsa. Wsadeusz, iluj. A trzech umarło? Co? Co się stało? Kiedy? Co? Ja pierdzielę ten... Co? Jezus, G1 serial. No nie. Luj z tymi grami, naprawdę już mam dosyć życia. No ale najwięcej zobrażeń w teamie zrobiłem. Dobra, także no, ja spieprzam. Na następnym streamie może gierka inna niż liga. Może to siądzie, jak nie to luj, to wypieprzone w tą ligę. A i Gotika wstawię niedługo, ale nie wiem kiedy, ale jak wstawię, to będzie wstawiony, także czekajcie. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija bez litości, wszak on zabijał łypę.